Witajcie moi drodzy widzowie w 12 odcinku z serii Kickster Motoznawca. Lanos, Lanos, Deu Lanos, jesteś twardy jak kabanos. Gdy przyjeżdżamy Lanosem do mechanika, to nie pyta co się stało, tylko co odjebaliśmy. Podobno w Pentagon 11 września 2001 roku jebnął Lanos, a nie samolot. Wersje z ocynkiem na rudą szmatę są odporne w taki sposób, że można je przerobić na amfibię i pływać po Morzu Martwym. Morze Martwe to najniższy teren na świecie, 400 metrów pod poziomem morza i ma takie zasolenie, że można chodzić po wodzie niczym Jesus Christ. Kickster bawi i uczy. No, a wracając do Lanosa i jego pancerności, to ktoś mówi, że w Alfie to wystarczy poprawić smarowanie wariatora i silnik będzie służył. Albo, że w Lagunie wystarczy częściej wymieniać olej i nic się nie dzieje. Lanos ma w chuju wasze poprawki, bo może jeździć nawet ze żwirem zamiast oleju. Co prawda, poza gównianym 16-zaworowym 1.5, który był produkcji koreańskiej i mało, że trzeba było go sprowadzać do Polski, to jeszcze był strasznie badziewny. U nas na szczęście najpopularniejszymi jednostkami były 8-zaworowe 1.6 produkcji GM oraz 1.4. Ale jak to GM? Przecież to DU. No z tym to wiecie co, było troszeczkę pojebane, ale tak łopatologicznie tłumacząc to jak DU umarnęło, bo nikt nie chciał już kupować ich telewizorów, pralek, mikrofalówek, sztucznych wagin i mikserów, to wykupiło je General Motors, przez to czasami mogliście zobaczyć Matiza ze znaczkiem Chevroleta albo Aveo ze znaczkiem DU. Lanosy jednak powierzono firmie FSO, taki wiecie, jakby podwykonawca GM. Jest to duże uogólnienie i zaraz się znajdzie jakiś znawca, co to wytłumaczy w komentarzu pod tym filmem, ale to są korporacje i tego nie pojmiesz od tak se, a ja wam teraz nie będę tego tłumaczył, bo ja prosty chłopak ze wsi jestem. No a lecąc dalej z tymi silnikami, to 1.4 mocy miały tyle, co kartofel rzucony przez pięciolatka, jednak można było je kupić ze seryjnym gazem. Ze seryjnym gazem! W 2000 roku! U nas w tym czasie połowa Opli i trzy Golfy jeździły na zwyczajnym gazie w dolot, a tutaj mogliśmy mieć seryjną instalację sekwencyjną. No szacun! Jak ktoś nie miał seryjnej, chociaż kosztowała tylko jednego zeta, gdy brało się Lanosa ze salonu, to mógł ją sobie założyć sam i 1.4 dopiero pokazyło wtedy pazur. Serio, te silniki chodziły lepiej na gazie niż na benzynie. FSO, czyli fabryka samochodów odpierdolonych nad cycuś glancuś, produkowała Lanosy do 3 października 2008 roku, a potem prawa do produkcji kupił ZAS. Teraz na całym Bożym świecie nowe Lanosy to nie DU Lanosy, tylko ZAS Lanosy. ZAS produkuje je na Ukrainie w miejscowości Zaporoże. Najlepsze w tym wszystkim jest to, że możemy sobie jechać na Ukrainę i kupić sobie nówkę sztukę nieśmiganą z 2016 roku. Podejrzewam, że jeżeli są one tak samo pancerne jak te produkowane przez FSO, to będą one jedynymi autami, które będą poruszać się po ziemi w razie katastrofy nuklearnej, ataku zombie, wojny z UFO, epidemii żarzączki oraz ataków kurwu wujka Putina. Będzie to spowodowane również tym, że Lanosa można rozkręcić i złożyć w 2 dni, podobnie jak Astre F lub G, jednak nie potrzebujemy do tego ani jednego Torxa, tylko najtańszy zestaw kluczy z Castoramy. Dlaczego więc Lanosy, mimo swojej niezawodności, zniknęły nieco z naszych ulic, podobnie jak maluchy, polonezy czy dziury? A nie, sorry, dziury nie. Po części stoi za tym fakt, że zapierdalają one w polu zamiast ciągników lub tylko na trasie podwórko spędz ze świniakami, albo robią jako tanie dupowozy dla małolatów na wieczorne ruchanko z Karynu pod lasem. Jednak w głównej mierze jest to zasługa wyposażenia Lanosa, jakim obdarowywało go FSO. Miały one bowiem montowany najczęściej pakiet ABC, czyli absolutny brak czegokolwiek. To była Dacia tamtych czasów. Za zderzaki w kolorze trzeba było zapłacić dodatkowo. Klimatyzacja i elektryczne szyby windowały cenę Lanosa do poziomu promu kosmicznego. Licznika z obrotomierzem nie było nawet w opcji, jednak później Sebiksy kupowały koreańskie liczniki z obrotomierzem na eBayu i montowali je do swoich biednych ulepów. Ale w sumie na chuj obrotomierz w Lanosie, skoro wiadomo, że bieg trzeba zmienić jak karoseria trzęsie się zbyt mocno. Nie wiem. Lanosy poza swoją pancernością były również podatne na spore modyfikacje. Maska jest długa jak ryj Joli z Big Brothera, więc miejsca jest pod nią tyle, ile jest go w kuciapce frytki z Big Brothera i z baru. Amatorzy tuningu, bynajmniej nie takiego spod Tesco czy Biedronki, wpierdalali pod maskę V6, V8 z turbo, bez turbo, intercooler murzyna cygana CB20, 302, 826 i w chuj innych rzeczy. Przez to nie zdziwcie się czasami, że jadąc swoim zgarbionym Porsche Panamerą łyknie was Lanos. I pamiętajcie, że słowo bynajmniej nie równa się przynajmniej. Kickster bawi i uczy, a Passat jest zajebisty. Z seryjnych wersji warto wspomnieć o wersji Sport. Miała ona trochę zmienione zderzaki i spoiler, a raczej daszek nad tylną szybą. W ogóle te Lanosy w hatchbacku to tak spoko wyglądają. Mi się nawet kiedyś Lanos podobał, ale w sumie kogo to obchodzi. Jest również wersja pick-up produkowana przez ZAS, ale Holden UTE to nie je. No i to tyle w sumie o Lanosie, bo co tu wam więcej pierdolić o aucie, które się praktycznie nie psuje i nie rdzewieje, jeżeli ma blachę z ocynkiem. Bo te bez ocynku ruda szmata jadła równo jak Magda Gessler pączuszki i czekoladki. Jeżeli masz Lanosa, to go nie sprzedawaj, bo dostaniesz 1000 zł i go przepierdolisz na tanie dziwki, które stoją na wylocie na Warszawę i kreskę koksu. A Lanos w razie trzeciej wojny światowej będzie twoim jedynym schronieniem. Mimo komfortu taczki z połową powietrza w kole i wyposażeniem porównywalnym z Tipi Indianina, to Lanos jest zajebistym samochodem. DU, to je Mark.
KDU! Mówię wam. Ja, czyli Kickster. Trzymajcie się cieplutko, pozdrawiam. Ja, czyli Kickster. Cześć!